A nasze spotkanie, a ściśle mówiąc jego pierwsza część, ta dla dzieci w tej sali, zakończy się słynną tuwimowską lokomotywą. Też no, kwintesencja dźwięku naśladowczości, jeśli idzie o sam tekst tego wiersza. No i też to, ten piękny tu będzie podział na role, taki wzór pięknego czytania, pięknego mówienia, który na koniec no, chciałbym wszystkim Państwu polecić, jeśli tak można tutaj lekko dydaktyzować. No cóż, proszę Państwa, dzięki Tuwimowi muzealny przedmiot, jakim jest dzisiaj parowóz, tutaj w nas starszych odżyje, no a młodszym uzmysłowi, czym on w swojej istocie, swojego funkcjonowania był. Ten parowóz z maszynistą, jego pomocnikiem, palaczem, ten rozruch na torach, bo to już dla najmłodszych tylko muzealna historia. Za to druga część lokomotywy, kiedy już będziemy w ruchu, ona przetrwa do końca świata. Bo czy będziemy jechać ciuchcią z Wrocławia do Sobótki czy do Trzebnicy, czy będziemy w najszybszym ekspresie świata, na drodze, bo ja wiem, z Paryża do Marsylii, to nasze odczucia zmysłowe będą jednakowe. I lokomotywa Juliana Tuwima w sposób genialny te odczucia oddaje. Zapraszam do pociągu, do lokomotywy Juliana Tuwima. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi. I sapie. Dyszy. I dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch. Jak gorąco. Uch. Jak gorąco. Puf. Jak gorąco. Uf. Jak gorąco. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie. Z żelaza. Stali. I pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy. A w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym? Armata. O, jaka wielka. Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń. Niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. I choćby przyszło 1000 atletów. I każdy zjadłby 1000 kotletów. I każdy nie wiem, jak się wytężał. To nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle gwizd. Nagle świst, para, buch, koła, w ruch. Najpierw powoli, jak żółw, ociężale, ruszyła maszyna po szynach, ospale, szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się, koło za kołem. I biegu przyspiesza. I gna coraz prędzej. I dudni, i stuka łomoce, i pędzi. A dokąd? Na wprost. Po torze? Przez most. Przez góry. Przez tunel. Przez pola. Przez las. I spieszy się. Spieszy. By zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka i stuka. To takto, to takto, to takto, to takto. Gładko, tak lekko. Tak toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana. Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, to kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co schodła rurami do tłoku. A tłoki kołami ruszają z dwóch. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy. Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą, i puka, i stuka. To tak, 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 to tak.